Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy wszystkich na konferencji prasowej Porozumienia Jarosława Gowina, okręg Piotrkowski numer 10. Witam serdecznie prezesa okręgu 10, Krzysztofa Cieciurę. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona przede wszystkim konwencji krajowej Porozumienia, która odbyła się w dniu 17 kwietnia bieżącego roku, którą zwołała pani poseł Iwona Michałek, a która tak naprawdę zapoczątkowała pracę nad rozszerzeniem i budową programu partii Porozumienie Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w minioną sobotę odbyła się konwencja krajowa Porozumienia, na której przedstawiliśmy credo naszej partii, najważniejsze nasze cele, najważniejsze założenia funkcjonowania Porozumienia w polityce. Wśród tych założeń mówiliśmy o tym, że jako partia nie chcemy się okopywać tylko i wyłącznie w pozycjach partyjnej wojny. Dzisiaj mamy okres pandemii, za chwilę będziemy musieli wymyślić Polskę na nowo i z tego powodu musimy rozmawiać. Zdecydowanie jest więcej rzeczy, które nas łączy, więcej rzeczy, które mamy wspólne i dlatego rozpoczynamy prace programowe, które zakończą się pod koniec maja tego roku. Także w najbliższym czasie odbędzie się w Polsce 15 konwencji takich regionalnych, na które zapraszamy Państwa do uczestnictwa. Również tutaj w naszym okręgu będę taką konwencję organizować, na której będziemy wypracowywać najważniejsze założenia naszego programu i tutaj też chcielibyśmy Państwa do tego zaprosić, do uczestnictwa w tym całym procesie. Będziemy oczywiście to komunikować poprzez media społecznościowe. Zapraszamy na naszą stronę internetową porozumienie-dla-polski.pl. Tam można się z nami kontaktować, tam można zdobyć więcej wiedzy na temat tego, co chcemy i jak chcemy to robić. Szanowni Państwo, najlepszym momentem na kreowanie programu jest czas przedwyborczy. Nie przedwyborczy w sensie za miesiąc wybory i głosujemy, ale ten okres, w którym nie ma zaplanowanych żadnych wyborów. Możemy spokojnie rozmawiać i możemy zaplanować to, co będziemy chcieli w następnych latach robić i realizować. I to teraz zaczynamy jako Porozumienie, jako pierwsza partia polityczna w Polsce robić. I zachęcamy do tego, żeby w tym współuczestniczyć. Tym bardziej, że za chwilę skończy się okres tej najcięższej walki z pandemią i po każdej wojnie jest czas na odbudowę, na zaplanowanie pewnych rzeczy na nowo i my dzisiaj chcemy przygotować się do tej odbudowy, odbudowy życia społecznego, odbudowy życia politycznego, odbudowy życia gospodarczego. I wszystkich bełchatowian zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat tego, jak ta odbudowa ma wyglądać. Jednym z konkretów, które przedstawiliśmy i które już realizujemy, jest program mieszkalnictwa w województwie łódzkim i z przyjemnością mogę Państwa poinformować, że w najbliższych tygodniach, jeszcze w maju, zawiążemy społeczną inicjatywę mieszkaniową. To będzie spółka realizująca budowę 1000 mieszkań tutaj na naszym terenie, między innymi w Bełchatowie. Ta spółka również, to też jest ogromny sukces, nie będzie zarządzać budową tych mieszkań gdzieś z Warszawy czy z Łodzi, ale tutaj z naszego terenu, więc będzie ona głęboko osadzona w naszej strukturze społeczno-gospodarczej, co też wzmacnia nas i daje pewność, że ta inicjatywa się powiedzie. Tutaj w samym Bełchatowie będziemy budować kilkadziesiąt mieszkań. Myślę, że niedługo będziemy też o tym komunikować, ale też w ramach tego samego programu budujemy mieszkania w Radomsku, w Piotrkowie, w Skierniewicach, w Sieradzu, w Brzezinach. Także jest to przeogromny projekt, w którym bierzemy udział, bo wierzymy, że mieszkalnictwo i takie bezpieczeństwo mieszkaniowe, taka pewność osób młodych, rozwijających się, że mają gdzie wrócić, mają gdzie zakładać rodziny, mają gdzie tworzyć te swoje komórki społeczne, jest niezbędne do jakiegokolwiek rozwoju i dzisiaj w pandemii, po okresie pandemii, sami widzimy, jak zmienił się świat, jak zupełnie inaczej można organizować swoje życie zawodowe, swoje życie rodzinne i własne 4M, własne mieszkanie jest w tym nieodzowne i mam nadzieję, że to pomoże również w Bełchatowie dalszemu rozwojowi. To jest konkret, który już teraz się dzieje. Kolejne konkrety będziemy chcieli z Państwem wypracować i serdecznie do tego zapraszamy. Panie wojewodo, ja mam takie pytanie, no bo to wszystko ładnie, pięknie wygląda. Mieszkania, ale te mieszkania mogą zostać niezasiedlone. Czy Porozumienie Jarosława Gowina ma
jakiś plan na ten Bełchatów? Mieszkania, wszystko wskazuje, wszystkie analizy wskazują na to, że mieszkań w Polsce brakuje i brakuje ich szczególnie w takich miastach powiatowych. I dzisiaj mamy statystyki, one mówią o tym, że całkiem sporo tych mieszkań w Polsce rocznie powstaje, natomiast była to daleko idąca nierównowaga, jeśli chodzi o lokalizację budowy tych mieszkań. I najwięcej ich powstawało w Warszawie, Gdańsk, to te wszystkie metropolie nasze. Natomiast w miastach powiatowych absolutnie jest niedobór i zawsze w Bełchatowie będzie podobny problem. Zresztą w rozmowach z władzami miast wiemy o tym, że jest całkiem spora kolejka osób, które ubiegają się o mieszkania, czy to komunalne, czy to socjalne. Jest całkiem spora taka grupa osób. Jeśli chodzi o Bełchatów, tutaj absolutnie potrzebujemy ponadpartyjnej, ponadpolitycznej zgody co do kierunku tego, jaka ma być przyszłość Bełchatowa. Widzimy, co się dzieje. Następuje odwrót od węgla. Jest on nieunikniony. Polska bierze udział w programie mającym na celu szybkie przekształcenie energetyczne i absolutnie w interesie całej klasy politycznej województwa łódzkiego, interesie tej całej klasy politycznej jest to, aby Bełchatów zachował swoje funkcje energetyczne w tym nowym, zmieniającym się ładzie, w nowym, zmieniającym się układzie sił. I tutaj również to w ramach prac programowych chcemy wykreować, chcemy to przegadać, chcemy zaproponować bełchatowianom pewną propozycję, która będzie atrakcyjna i która będzie przede wszystkim realna, bo nie możemy sobie pozwolić na utratę kolejnych lat. Jednym z takich ważnych punktów na konwencji była gospodarka. Jaka przyszłość czeka tych małych mikroprzedsiębiorców w niedalekiej przyszłości? Czy będzie też tarcza kolejna, czy już będą musieli radzić sobie? Znaczy, nic nie słyszałem o kolejnych tarczach. Myślę, że one nie są aż tak konieczne, poza oczywiście tymi branżami, które są jakby zamrożone w dalszym ciągu, chociaż już myślę, że lada dzień znacznie będziemy luzować te obostrzenia. Natomiast właśnie ten wielki program odbudowy po pandemii, obejmujący również te 700 miliardów, które wynegocjowaliśmy w Unii Europejskiej, musi absolutnie uwzględniać potrzeby naszych małych, mikro, średnich przedsiębiorców. To jest podstawa. I o tym też będziemy rozmawiać, bo ja jestem absolutnie przekonany, że każdy powiat ma swoją specyfikę. I dlatego spotykamy się z Państwem osobno tutaj w Bełchatowie, osobno rozmawiamy w Radomsku, osobno w Piotrkowie Trybunalskim, bo wiemy o tym, że każdy z tych powiatów tworzy swój osobny mikroklimat, do którego trzeba rozmawiać indywidualnie. I dlatego tutaj w Bełchatowie również przedsiębiorców będziemy zachęcać do udziału w tej debacie i wskazywaniu ich dróg, którymi powinniśmy podążać. Thank you.